W Katowicach przez kilka dni można było oglądać wystawę z archiwum Jerzego Kukuczki, która została zorganizowana w ramach Tygodnia Gór w Mieście Nauki. Postać najwybitniejszego polskiego himalaisty od lat fascynuje nie tylko tych, którzy mieli okazję osobiście śledzić jego dokonania. Dzięki takim wystawom również młodsze pokolenia mogą lepiej poznać postać Jerzego Kukuczki. No, bardzo pozytywne. Ja teraz w tamtym roku byłem właśnie na Everestie. Na 8000 skoczyłem, dostałem ślepoty śnieżnej, ale zwiedziłem różne miejsca i było słychać z każdego miejsca o Jurku. W każdej bazie, w każdym opowiadali, są miejsca, gdzie są pamiątki nawet. I były lawiny, bardzo mocne lawiny były. Tutaj z najmłodszym z naszej dzisiejszej wyprawy Wiktorem zaczęliśmy czytać książkę Zdobyć koronę. No i tak się zafascynowaliśmy, jakby mnie postać Jerzego Kukuczki zawsze, znaczy nigdy nie była obca, aczkolwiek no nie ukrywam, że to Wiktor jest tym, który gdzieś nas w ten świat wciągnął. Powiesz mi, kto to był Jerzy Kukuczka? Spinacz. I gdzie on wchodził? Na Mount Everest. Nie jestem za bardzo zainteresowany alpinizmem, ale Jurka akurat pamiętam, nie? Także wie pan, to były takie czasy, że jeszcze mało kto gdzieś tam z Polaków się wybijał za granicą, prawda? Na wystawie, która została zorganizowana w kamienicy przy ulicy Dworcowej, znalazły się m.in. archiwalne fotografie Jerzego Kukuczki z wypraw w góry. Zobaczyć można było również filmy, dokumenty czy sprzęt wspinaczkowy.